Siemaneczko, w 49 części Let's Play Gothic 2 Nostalgic Edition. Powiem wam, że troszeczkę pograłem, troszeczkę poekspiłem, nawet całkiem sporo, bo wbiłem chyba dwa poziomy z tego co pamiętam, nie? Kończyliśmy na 9, znaczy na 7 punktach nauki, a mamy 27, tak? Czy jeden? Nie, dwa poziomy wbiłem. Powiem wam, że ładnie wyczyściłem ten kanion. Nie doszedłem pod bibliotekę, ale byłem już na w obozowisku orków, troszeczkę. Wybiłem dwóch orków, no to nie jest łatwa sprawa. Orków wojowników. Musiałem troszeczkę się skampić i łuk poszedł w ruch, ale się udało. I poszedłem górą tym tunelem, aż na skraj bagien. Ale w bagna się nie zapuszczałem. Druga sprawa, co? Przy świątyni też troszeczkę wyszedłem w kierunku bagien, ale się wróciłem i troszeczkę poszedłem nie tym tunelem w kierunku piratów, tylko tutaj w dół, ale do teleportu nie doszedłem, doszedłem do tego mostu przed teleportem, tak mniej więcej wiecie o co chodzi. Także no, całkiem sporo zwierzyny wybiłem. Czy pojawiła się jakaś nowa zwierzyna? Tak, szakale. Skórę z szakali mam i chyba tyle, nie? Czekajcie, owcza. Skóra to pielca? Skóra jaszczura. Brzytwiaka, wilka. A i takie latające gówna pojawiły się na bagnach. Takie wielkie. Nie wiem, czy to było w normalnym gotiku, czy nie. Patrzcie, kurwa, teraz gdzieś to wyparowało. No niech to szlak. A hiena, nie szakale, tylko hieny. Z ogarami też sobie radzę. Nie są takie ciężkie do pokonania. Łatwiejsze niż cieniostwory. A chyba są na podobnym poziomie expa? Nie, są na takim samym poziomie expa jak orkowie. A chyba cieniostwory więcej mają. W każdym bądź razie ogary są dużo łatwiejsze niż orkowie. Orkowie to jest naprawdę ciężka sprawa. Kilkanaście skarbów wykopałem. Między innymi znalazłem bardzo ciekawą książeczkę rozliczeniową skarbnika pieprzonego. Nawet możemy ją sobie teraz przeczytać. Ach, księga rozrachunkowa Francisa. Wygląda na to, że ten człowiek napycha sobie złotem kieszenie. Także warto iść w ten kanion i tam zbadać te wszystkie zawalone szyby, jaskinie i tak dalej. Czy jakieś nowe stwory jeszcze doszły? Chyba nie. Do pokonywania. No, ogary to były. Tylko mówię, że wcześniej nie radziliśmy sobie z nimi. Chyba nawet ich wcześniej nie spotkaliśmy. Nie, chyba sobie nie radziliśmy? Nie, już nie pamiętam. W każdym bądź razie teraz fajnie idą. Orkowie wojowników się udało pokonać. Paru. Dobra, tak to wygląda. No kurwa, niezłą dolę ma. Niezłą dolę ma. I jeszcze oprócz różnych drogocenności znalazłem też dwa pierścienie. No właśnie, razem jesteśmy silniejsi. Brakuje mi chyba jeszcze jednego i może jakiś fajny buścik będzie. To wszystko w kanionie gdzieś tam znalazłem. Tylko nie pamiętam, czy w skarbach, czy w skrzyniach. Czy w skarbach wykopanych? Mniejsza. Znalazłem jeszcze... Dużo grzybów tutaj jest w ogóle. W porównaniu do Corinis, to tutaj mamy naprawdę masę grzybów, nie? I chyba dwa razy wskoczył mi bonus na manę. Czy raz? Nie, chyba dwa razy. Mniejsza, w każdym bądź razie jest wcior tych grzybów. Znalazłem też... no naboje to wiadomo. Nie wiem, czy łuku lepszego nie znalazłem, bo łuk bukowy mam. Tak, musiałem go znaleźć. Długi łuk w ogóle, kurde, jakie mam fajne łuki, a zręczności nie mam. To zaraz nadrobimy. Złoty sztylet. Też musiało mi wpaść z wykopanego skarbu, ale najważniejsza rzecz to jest ta. To cudeńko, zobaczcie. 75 zręczności wymaga, ale kroi jak wściekły i daje nam bonus. Prawda, zasięg ma krótszy, ale kurde, no... Bonusik jest ten sam, no i pięknie jeszcze wygląda. 75 zręczności wymaga. Dobra, od razu pijemy potkę. A, no i oczywiście znalazłem też parę tablic na pierwszy i drugi poziom. Ale no to je czytałem na bieżąco, więc jak trochę statystyki się pozmieniały, no to już wiecie dlaczego. Bo żadnych punktów nie wydawałem. Dobra, musimy... Starczy nam, żeby zrobić 10 zręczności. To chodźmy wydać to. Z tym cwaniakiem pogadamy na końcu. Myślałem, czy by nie zainwestować też w walkę jednoręczną, ale jednak wolę mieć mocniejszą broń. Myślę, że to jest lepsze rozwiązanie. Naucz mnie. Miałeś przynieść mi coś dobrego.
Kurwa, co? Ach, kuźwa, dobra. On chciał coś dobrego do picia, to najpierw chodźmy do tego gościa w jaskini, co przesiaduje. Już nie pamiętam, jak on się nazywa. Wiecie, co tam bimberek kręci, nie? Dobra. I to chyba wszystko, co mam wam do przekazania. A i na początku, jak na bagna tam się zapuściłem od strony magów, no to znalazłem ciało tego gościa z wodnego kręgu. Ale tu nic nie robiłem z nim. Samuel. O, czyżby nowa twarz? Tak jest. Masz ochotę na rum? Albo coś mocniejszego? Czekaj. Co możesz mi... Mam wszystko, czy... To zaraz się okaże. Grog, rum, pierścień ognia, szybki śledź. Przepis na przygotowanie szybkiego śledzia. 250, sporo. Chciałbym pogadać z tobą o Francisie. Nie chcę słyszeć o tej imitacji kapitana. Cały dzień tylko grzeje tyłek na ławie i myśli, że jest kimś ważnym. Nie mam pojęcia, co za demon opętał kapitana, że wpadł na taki pomysł. Czego chcesz od tego ważniaka? Muszę się dostać do chaty Grega. Naprawdę? A po co? Potrzebuję pancerza bandytów. Francis nigdy nie pozwoli ci tam wejść, żebyś mógł sobie coś zabrać. Chyba, że... Tak? Masz coś, na czym mu bardzo zależy. Oj, mam. Wiem, że Francis ukrył coś w opuszczonej kopalni w kanionie. Kiedyś staliśmy razem na straży. On jak zwykle zasnął. Przez sen zaczął coś mamrotać. Nie wiem, co tam schował, ale to musiało być dla niego bardzo ważne. Może zdołasz to wykorzystać? Z pewnością. Kiedy kapitan wróci i zobaczy, że z chaty coś zniknęło, Francis wpadnie w poważne tarapaty. Ej, dobra. Coś nowego wydarzyło się w obozie? Od czasu jego wyjazdu nic się tu nie działo. Morgan i reszta jego chłopaków głównie chlała i obijała się. Tylko Henry zabrał się za jakąś robotę. Wziął swoich chłopaków i zaczął stawiać palisadę. Najwyższy czas, żeby kapitan Greg wrócił i porządnie kopnął Francisa w ten jego tłusty tyłek. Okej, dobra. Przyszedłem po moją rację Grogu. Ech, bez Grogu to wy nawet palcem nie ruszycie, co? Oczywiście, że tak. Daj mi rumu. Ach, rum jest dla marynarza tym, czym mleko dla dziecka. Trzymaj! Oczywiście. Chcę czegoś mocniejszego. Mamy tu konesera. Z chęcią poznam nowe przepisy. Dobry trunek musi być przejrzysty i mocny. Powinien spływać w głąb gardła niczym płynny ogień. Ciężko to osiągnąć, ale chyba znowu się rozgadałem, a ty chcesz się napić. Proszę bardzo, mój własny wynalazek. Nazwałem go Szybki Śledź. Jak ci smakuje? Nie mów mi, że będę to pił teraz. Nie inaczej. Nie znasz przypadkiem dobrych receptur? Chętnie się nauczę pędzenia czegoś ciekawego. Jeszcze jednego? A, weźmy jeszcze jednego. Daj trochę tego szybkie... Srogi trunek, ale ma... Dobra. Okej, dobra, co możesz mi zaoferować? Dobra, jeszcze spróbujemy mu coś gwizdnąć. Może tą recepturę by się udało. To by była całkiem ciekawa... O kurwa. A co to po tym śledziu takie cuda się dzieją? No. Ciekawie się zapowiada. Dobra, masz tutaj coś, co bym chciał gwizdnąć? Trochę rumu i grogu. Nie wiem, czy mogę to wziąć. O, mogę. No to wezmę. Dobra. Hej. Może się uda. Ach, myślałem, że receptura wpadnie. Dobra. No i skończyło się rumakowanie. Dobra, chodźmy od razu na tą północną plażę. Nie wiem, czy tutaj był ten kompas do wykopania, czy wybicie potworów.
Ale zrobimy porządek tutaj. Znowu jedna z tych przeklętych bestii. Nawet nie będę cackał tutaj specjalnie nad nimi. Dobra, pięknie. Tam słuchać następne główne. Rybkę sobie weźmiemy. Dobra, to śledzika to... O, to pielec tym razem. Status to pielec. Znowu jedna z tych przeklętych bestii. Czy jedna bestia mniej. Pięknie. Czy jedna bestia mniej. Z topielca sporo rzeczy, nie? Jest, mamy oko, skórę, kurwa, pazury. Całkiem sporo. Dobra, i tu będzie ten gościu, co ciągle śpi, będzie zadowolony, że wyczyściliśmy tą plażę. To jednak nie, tutaj chyba nie będzie tego kompasu, on będzie na południowej. Nie ma problemu. Taka jaskinia to, wiecie, może jakiś cienio... Ale nie, cieniostwór tutaj? No kurwa, jego w dupę mać. Wstawaj. Ej, ty! Tak jest. Północna plaża została oczyszczona. A co z jaskinią? Byłeś tam? To też część twojego zadania. Wróć, kiedy już z nią skończysz. Ach, kurwa, cwaniaczek. Cwaniaczek, dobra. Idź spać. Cwaniaczek z ciebie. Myślałem, że tu jakiś jest królewski szczaf albo coś w tym stylu, nie? No ale dobra, to może weźmiemy sobie lepszą broń. Może jakiś lepszy łuk. I będziemy coś tam myśleć nad tym. Jezu, teraz słońce będzie wychodzić na koniec dnia i będzie mnie opierdalać z lewej strony, nie? Czekajcie, się muszę przykleić tutaj do przodu. Niedobrze. Niedobrze, spróbuj tego. Smakuje jak płynny ogień. Naucz mnie czegoś. O, jaka... Nie zauważyłem wcześniej tej flagi, powiem wam. Ciekawa. Opcja, dobra. Zręczność... Im jesteś zręczniejszy, tym... Zręczność, kurde, zdrożała strasznie. No, ale patrzcie. No fakt, no zasięg ma prawo się zmienić, bo jest krótsza broń. No, ale obrażenia też znacząco urosły. Dużo by mnie to kosztowało. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. I rubinową szablę możemy tobie dać, skarbie. Nie musisz mi tego mówić. Chcę twój... Dobrze! Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Może mi... Musi po prostu więcej ćwiczyć. Znaczy nie... Aha, nie, bo ty masz chyba więcej zręczności, nie? Czekajcie, gdzie to jest? Przecież wiadomo, kurwa. Dobra, mamy to. On myśli, że to takie łatwe. Masz chyba więcej zręczności, nie? To naprawdę nie mój problem. Tak, 66, no, to nie będziemy ci dawać pod siłę, tylko damy ci to pod zręczność. Dobra, i fantastycznie. Coś nowego? Jakieś... Poczekaj chwilę. A nie, to już widzieliśmy, dobra. Dobra, stary draniu. Widzi i... Co wiesz o Francji? Masz na myśli coś innego niż to, że jest leniwy? Tak. Pomyślmy. Dobra. Dobra, to już zrobiłbym wszystko wiemy. Nikt nie chce o tym słyszeć. Chętnie to sobie weźmiemy. Dobra. Całkowicie. Chyba tyle, jeśli chodzi o wydanie punktów i plany na rozwój. Idziemy teraz tutaj na tą plażę po ten kompas. A później co? Później chyba pójdziemy do samego Francisa, nie? Albo z tym cieniostworem jeszcze będę musiał się zastanowić. Aha, a propos, mamy... Ile mamy zręczności? Nie, spokojnie, Bezi. 75. Czy jakiś lepszy łuk wchodzi w grę teraz? Kurwa, niekoniecznie. Nie, chociaż ja mam pierścień plus 5 do zręczności. Także łuk jesionowy wchodzi w grę. Dobra. W razie W. Bryłka złota bardzo chętnie. Jezus, ogniste gówna tutaj są. Ojej.
z ognistymi. Znaczy, raz próbowałem walczyć, ale to się skończyło bardzo szybko moją śmiercią. Jedna bestia mniej. Wycofujemy się jednak stąd. Nie, to nie będzie łatwa sprawa. Na pewno nie zrobię tego z nią, bo ona ginie. A jak każę jej zaczekać, to wiecie, co się dzieje. To będzie długie i mozolne kampienie się z łukiem. Tak samo z tym cieniostworem. Kurwa, muszę sprawdzić. No nie, chyba musiałbym mieć strzelectwo na wysokim poziomie, nie? Z takiej odległości cokolwiek mu zrobić. Szkoda. No nic, dobra. Zrobimy to kiedy indziej. Trochę mnie zaskoczyły te potwory. Trochę tak dość mocno, bo się nie spodziewałem, że aż tak będą te plaże obsadzone. O, ten ma nawet... Ten korzysta z broni palnej. Dobra, chodźmy do tego ciecia malinowego. Tutaj na górze może chociaż pancerz uda się skorzystać. Wziąć. Znalazłem twoją kryjówkę i skarb. To twój dziennik, prawda? Nigdy wcześniej go nie widziałem. Czyżby? Jeśli to nawet byłby mój dziennik, to chyba nie sądzisz, że moi chłopcy uwierzą ci tylko dlatego, że masz przy sobie jakieś pożółkłe notatki. Wykiwałeś ich przy podziale łupu. Ej, poczekaj. Tylko nie zrób czegoś głupiego. Oto 500 sztuk złota. A teraz dawaj ten cholerny... Całkowicie się z tobą zgadzam. Nie mów, że o tym nie wiesz. Okej. Słyszałem coś innego. A będzie przypał, jak tu sobie wejdę? To naprawdę nie mój problem. Niekoniecznie. Niekoniecznie, dobra. Kurwa, bałem się, że to... Ale wiadomo, że Greg się pojawi, jak będziemy stąd wychodzić, nie? Nie. Kurwa. Srebrny talerz. Wziąłbym, kurwa, wszystko, co się da. O, sekstans. Sekstans, wiadomo, do czego będzie nam potrzebny. Okej, jakiś bug. Dziennik. O, dziennik Grega jest. Nie wiem, czy mogę wziąć tu wszystko, czego chcę, czy tylko ten pancerz. Jak będzie, jak duży przypał będzie. Poczytajmy sobie ten dziennik Grega. Mam już dość tej plaży, wokół tylko piasek. Co ten pacan sobie wyobrażał? Kazał odprawić mnie z kwitkiem. Służelca Bloodwina, czy Bloodwina, jeśli wkrótce nie zapłaci, będę musiał zrobić się naprawdę niemiły. Bandyci się rozuchwalili. Okej. Bonesowi, czy tam komuś, nie ma go czasami w... Nie, nikogo tutaj takiego nie ma. Wydaje mi się, że myślałem, że ktoś taki jest tutaj, ale jednak nie. Kurwa, czyli pancerz gdzieś tam poszedł w świat. Dobra, no nic, wyczyścimy tutaj, co się da. I tyle. Ciekawe, czy zauważysz, że czegoś mu brakuje. Spodziewałem się trudniejszego zamka, szczerze mówiąc. O wiele trudniejszego, no ale i więc... Ale nie, no w sumie... O, stara moneta to będzie ten, na farmie zadowolony. Ale w sumie on większość skarbów to zakopał w ziemi, to co tu będzie trzymał? Ta, nie ma co... Nie ma co panikować. Dobra. Czyli gówno, pancerza tutaj nie ma. A szkoda. A kurczaki, szkoda. Ej, ty! Co robisz w mojej chacie? Ja... Nie ma mnie parę dni, a każdy myśli, że może robić, co mu się żywnie podoba. Dobrze, ale co tu się dzieje? A co? Palisada jest skończona? A może w kanionie nie roi się już od potworów? Wszyscy mają to gdzieś i leżą brzuchem do góry.
To wszystko, co udało ci się zrobić, Francis? Złaś z mojej ławki. I to już. A ty? Co takiego zrobiłeś? Pracowałem. Co takiego? Pozbyłem się bandytów z wieży. Dobrze. Ale to i tak dopiero początek. Teraz poznasz prawdziwe znaczenie słowa praca. Dobra. Coś czuję, że jakbyśmy powiedzieli mu, że plażę wyczyściliśmy, to może byłoby jakiś expik albo coś. Jak się tu dostałeś? Nie spodziewałeś się mnie, co? Żeby nie było niedomówień. Ja jestem Greg. Wiem. A to jest mój obóz. Wiem. Wszystko gra? Nie doszło do mnie. Potrzebuję pancerza, jaki noszą bandyci. Musisz na niego zasłużyć. Pokaż, co potrafisz, to pogadamy. Okej. Co mam zrobić? Najpierw musimy doprowadzić to miejsce do porządku. Morgan, ten Obi-Bok będzie piłował deski. A ty przejmiesz jego robotę i oczyścisz kanion z tych cholernych stworów. To tylko plotki. Dobra. O jakich stworach mówiłeś? O brzytwiakach. Co prawda siedzą w kanionie, ale czasami podchodzą pod nasz obóz. Nie chcę, żeby któryś z moich ludzi został pożarty. Okej. No to i... Chwila. Od teraz jesteś jednym z nas. Załóż jakiś porządny strój, zanim ruszysz na polowanie. To jeden z naszych pancerzy powinien pasować na ciebie. I nie ociągaj się z robotą. Dobra. W sprawie kanionu. Tak. To naprawdę nie mój problem. Mnie mówili co innego. Jakich? Przede wszystkim zabij brzytwiaki. Reszta menażer... Myślałem, że już to zrobiłem i będę mógł oddać to zadanie. Znaczy, dobra, zobaczmy ten pancerz. No i nie. Pirackie ubrania. Ja wiem, że klimatycznie wygląda, ale nie, no staty ma dużo słabsze. Niestety. Okej. Zrobiło ciekawie, nie? Ale nie jest jakoś wkurwiony. Mogę sobie kogoś wziąć? Tak. I tak. Ktoś może mi... Możesz wziąć paru chłopaków. I tak, tylko się... Nieprzyjemna sprawa. Dobra. Ale to tym się zajmę poza odcinkiem. W sensie, no załatwię te wszystkie potwory. Nie będę tego robił na odcinku przyszłym, tylko po prostu sfinalizujemy sobie te questy, no. Dobra. Dobra. Dobra, to na dzisiaj to tyle, także trzymajcie się i... I kurwa, jesteśmy piratem teraz. Teraz powinien być taki najemnik łamany na pirat, łamany na członek wodnego okręgu, łamany na złodziej. Czy gildia złodziei. Nie, coś takiego powinna modyfikacja dodać jeszcze, to by było bardzo fajne. Ale dobra, to tyle, także na razie.